Każdy, kto był w tej grupie, może powiedzieć swoją prawdę. Łukasz Skorupski poddymił, twierdząc, że jednak się kłóciliście, że były podziały, że grupa piłkarzy nie chciała rozmawiać z innymi. I tu mamy ten konflikt, dlatego że jeżeli wszyscy mówią nie, nie było żadnego problemu, mówi tak trener, mówiłeś tak ty, mówiło tak kilku innych zawodników i nagle wychodzi facet, który ma jakieś doświadczenie w tej reprezentacji i mówi, że na początku było okej, a później jednak była spina, no to ludzie mówią, o, to jest pierwszy, który mówi prawdę o tym wszystkim. I to jest moim zdaniem kolejna trucizna tej reprezentacji. Od razu przed pierwszym meczem eliminacji i moment, w którym jakby to się wydarzyło, to też było zastanawiające. Bo moim zdaniem to jest kolejna trucizna, która do dzisiaj jakby zatruwa tą reprezentację i nas. I moim zdaniem, znaczy to nie jest moim zdaniem, przepraszam, Łukasz Skorupski skłamał w tym wywiadzie. Bo my byliśmy mega zszokowani, o czym on powiedział, po co to powiedział i dlaczego. My z Łukaszem od razu po tym wywiadzie cała drużyna się spotkała i wszyscy zadaliśmy pytanie. Łukasz, czy ktoś się kłócił, czy my o czymś nie wiemy? Bo może my o czymś nie wiemy, może faktycznie ktoś się kłócił. Oczywiście Łukasz powiedział, że źle został zrozumiany, że nie użył takich słów. I tak nam wytłumaczył to. No to ja tego nie kupuję. Bo wiesz co, nie wiem, chcieliśmy to wyjaśnić, bo dla nas to też było dla wszystkich. To, że może ktoś sobie w pokoju zdyskutował, każdy może o czym chce i se może rozmawiać o czym, nie wiem, ale my, jakby cała reprezentacja była zdziwiona tym, bo byliśmy, skoro o co chodziło, kto się zgłosił, my czegoś nie wiemy, czy ktoś coś odkrywa, chcieliśmy wyjaśnienia. No i skoro jakby nam wyjaśnił, że został źle zrozumiany, że nie chciał albo nie użył takich słów, jakich użył. Rozumiem.